Sergiusz Zgrzebski, witam Państwa gorąco i serdecznie, zapraszając na przegląd najważniejszych wydarzeń rynku nieruchomości, finansów i gospodarki amerykańskiej oraz globalnej. Ogromna przyjemność, bo dziś w naszym wirtualnym studiu cała plejada jest Tomek Tarkowski, Prime Credit Advisors, jest Łukasz Majkut, Rosso Recruiting i Sergiusz Zgrzebski, Wasz host. Słuchajcie, kochani, no jesteśmy oficjalnie w czymś, co w nieruchomościach nazywamy shift. Rynek nam się gwałtownie zmienia. Widzimy spadek obrotów w branży nieruchomości 16% kwiecień do maja. Widzimy przede wszystkim wysyp ogromnej ilości nieruchomości, które reprezentują ten rynek wtórny, nieruchomości w posiadaniu osób indywidualnych, ale też fundusze hedgingowe, Fannie i Freddie zaczynają upuszczać inwentarza. Tylko dziś od północno-zachodniej strony Chicago do Bartlett, w którym mieszkam i które dwa punkty obsługuje, pojawiło się 166 nieruchomości nowych. Żeby dać Wam jakąś perspektywę na to, tyle nieruchomości nie widzieliśmy na rynku w ostatnich dwóch miesiącach razem wziętych, a więc widzimy, że z podnoszeniem stóp procentowych, no cóż, kupujący przysłowiowo spadają z wozu, czyli drastycznie obcinana jest ich moc nabywcza, drastycznie obcinana jest osiągalność nieruchomości przez na przykład milenialsów, na których przecież liczył rynek nieruchomości. Tych miało być w następnym roku 7,5 miliona, którzy zdecydują się na zakup swojej pierwszej nieruchomości, a tutaj przysłowiowy klops. I choć rosnące stopy procentowe wychłodzą wszystkie sektory amerykańskiej gospodarki, zrobią to za wyjątkiem właśnie branży nieruchomości, ponieważ tu nadal pomimo tego wysypu nieruchomości jest ich historycznie mało. Potrzeba nam obecnie 4,5 miliona nieruchomości. No i na pytanie, kiedy ten kryzys, to od kilku tygodni nic, tylko porównujemy sytuację sprzed 2008 do 2022 i tutaj najbardziej takim znaczącym kontrastem jest ten, że w kryzys 2008 roku wchodziliśmy z sumą 3 600 000 nieruchomości, a w pandemię koronawirusa weszliśmy z sumą 900 000 i ta suma w sumie pozostaje niezmienna. Panowie, komentarz? Tomku. Słuchaj, Sergio, no tak jak mówiłeś tutaj na wstępie, że na pewno widzimy już jakiś tam lekki slowdown, wyhamowanie rynku nieruchomości. Pojawiło się rzeczywiście może troszkę więcej nieruchomości. A moim zdaniem, skromnym zdaniem, jest to oznaka być może również, że ci, którzy byli jeszcze może na pograniczu, czy powinni sprzedać lub nie, wystawiają w tej chwili nieruchomości, bo wiedzą być może, że jest to ostatnia szansa, żeby wziąć tak zwany top dollar za tą nieruchomość i być może szukać szansy zakupu już za parę miesięcy, może troszeczkę taniej, jeśli rynek jeszcze bardziej się ochłodzi. Także tutaj oczywiście zgodzę się również z Tobą, że rzeczywiście zasób tych nieruchomości, które wychodzą, a potrzeb jest w dalszym ciągu tutaj wielki, jeśli chodzi o zakup. Ale no niestety śmiem twierdzić, że niestety będziemy wchodzili w jeszcze większe zwolnienie, jeśli chodzi o rynek, bo tu już nie tylko chodzi o rynek nieruchomości, ale również o koszty życia, które nam rosną cały czas, także tutaj będą na pewno jakieś problemy. O tych rosnących kosztach życia za chwilę, ale my pozostajemy jeszcze przy oprocentowaniu pożyczek. Łukasz, lata przepracowałeś w sektorze mortgage, no dramat i zgrzytanie zębami, kolokwialnie mówiąc, dziesiątki tysięcy zwolnień, rynek mortgage drastycznie redukuje swoje etaty w obliczu tego, co czeka, czyli ciężkie lata. Tak, widzimy to w tej chwili, tak, procenty są 5,5% na 30-letnią pożyczkę. Pożyczkodawcy muszą się praktycznie kwalifikować co tydzień, co dwa tygodnie na nową pożyczkę, dlatego że zmiany są po prostu non-stop, a widzimy właśnie w sektorze mortgages, finansów i bankowości non-stop też następujące zmiany. Wells Fargo przestał zatrudniać, Chase przestał zatrudniać, Loan Depot przestał zatrudniać, wiele lenderów w Chicagoland, w Arizonie, w Teksasie, w Nowym Jorku, w Kalifornii, tak samo przestało zatrudniać wiele osób, dlatego że kiedyś po prostu ten biznes był, tak? Pożyczkodawcy po prostu zatrudniali wiele osób, nawet bez doświadczenia, a teraz widzimy coraz mniej tych po prostu nowych ludzi wchodzących do biznesu. Jeszcze tam jest jakiś tam
chwila, bo musimy też wiedzieć, że ci ludzie muszą być licencjonowani, czyli trzeba przejść przez cały proces licencjonowania, coś podobnego, jak realtorzy przechodzą, żeby po prostu dojść do tego stopnia, żeby w ogóle pożyczki robić. W tej chwili jest brak zachęty na tym rynku kompletnym, co po prostu no, redukuje oczywiście w tej dziedzinie sportu, powiedzmy, ludzi, ale też stwarza problemy. To znaczy, że pożyczki mogą dłużej zająć, żeby były zrobione, dokończone. To mogą być po prostu czekania, kwalifikacje następne. Pożyczka na kupno nie będzie tydzień, dwa tygodnie, może teraz być troszeczkę więcej. Także naprawdę trzeba wetować w tej chwili, z kim pracujemy, z jaką organizacją pracujemy i czy ta organizacja jest może wykonać tą pożyczkę na czas. No właśnie, do opóźnień na rynku w gospodarce amerykańskiej i globalnej już zdążyliśmy się przyzwyczaić, bowiem supply chain issues, to hasło obowiązuje przecież na ustach i sztandarach od początku pandemii koronawirusa. Przypominamy wyłączenie wielu fabryk naokoło świata, problemy z logistyką, kontenery, transport morski, transport lotniczy. Wszystko to składa się na to, iż do czynienia mamy z bardzo pofragmentowaną i utykającą globalną ekonomią. I tutaj nawiążę do tego, co mówi Tomek. Tomku, ty widzisz to jak gdyby od kuchni, bowiem nie tylko przecież zajmujesz się sprawą kredytów, historii kredytowych i ich naprawą, ale jesteś restauratorem i widzisz, co dzieje się z cenami produktów, materiałów i usług na świecie. Nie jest dobrze. Tak, oczywiście. Tutaj jeśli mówimy typowo o produktach, jeśli związanych z produkcją papieru, mamy tutaj olbrzymi problem na świecie. Nie dość, że ten produkt jest to oczywiście, mamy supply demand sytuację, więc mamy zapotrzebowanie na ten produkt, którego produktu nie ma, więc ceny są drastycznie podnoszone z tygodnia na tydzień. W zasadzie jest dostawy na dostawę. To już nawet nie jest podniesienie cen co miesiąc czy co kwartał, to jest dosłownie 2-3 razy w tygodniu. Cena jest zmieniana na inwoicach i jak towar przychodzi. Tutaj wspominaliśmy wcześniej przed nagraniem, mamy problemy jeśli chodzi o transport. Transport to oczywiście z Azji, czyli gdzie te produkty, większość tych produktów jest wytwarzana. Także są tu tego typu problemy i tutaj tak jak wspominaliśmy, no, ceny paliwa niestety są już w tej chwili dramatyczne. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek płacić tyle za paliwo, odkąd jestem w Ameryce, ale niestety w Europie też jest taka sama sytuacja, jest to po prostu kryzys globalny, na którego nie jesteśmy chyba w stanie w tym momencie, nie ma nikt chyba złotej recepty na to, bo nawet jeśli w dalszym ciągu Fed będzie nam podnosił raty, rzeczywiście to pomoże być może w jakimś stopniu tą inflację wstrzymać, chociaż ona galopuje w niesamowitym tempie. Ale to znowu spowoduje spowolnienie gospodarki we wszystkich sektorach w taki sposób, iż być może zaczniemy mieć problemy tutaj z zapotrzebowaniem w innych sektorach na pracę, tak jak tutaj wspominał Łukasz, pierwszym sektorem, który został dotknięty, jest to sektor pożyczek, także być może będą zaraz następne sektory, także zobaczymy, jak sprawa się będzie rozwijała, ale nie wygląda to za ciekawie. Numery wszystkie, które przy na giełdzie, jeśli ktoś ogląda giełdę, prowadzi jakieś notatki, to widzi, co się dzieje już od kilku tygodni, od kilku miesięcy. Większość firm zredukowała swoje raporty już na przyszły rok, jeśli chodzi o dochody, a znowuż podniosła swoje raporty, jeśli chodzi o rozchody w danych firmach. Także wszyscy cną już budżety. Także widzimy, gdzie, w jakim kierunku to zmierza. Wszyscy za wyjątkiem amerykańskich konsumentów i tutaj coś, co ty również zaobserwowałeś, o czym już przecież alarmujemy w Domatorze od bardzo długiego czasu, a mianowicie o to, by apelujemy o to, by oszczędzać pieniążki, a z tym chyba krucho wygląda na to, że Amerykanie niewiele nauczyli się z problemów pandemicznych, bowiem zachęceni wszelkimi stymulusami wydawali pieniążki na lewo i prawo, a teraz dług na kartach kredytowych rośnie w zastraszającym tempie. Tak, no tutaj mieszkając tutaj widzimy, konsumpcja jest tutaj jakiś taki numer jeden priorytet w wielu domach. Także tutaj widzimy luksusowe samochody, olbrzymie domy. To wszystko ładnie wygląda, szczególnie na zdjęciach.
gorzej z budżetem, później jak to wszystko poskładać ten puzzle do jednej całości i to ogarnąć. Także tutaj, jeśli zaczynamy mówić o redukcji dochodów w danych w gospodarstwach domowych, tutaj mogą zacząć się problemy ze spłacaniem. Także ja zawsze powtarzałem, że trzeba troszkę żyć poniżej swoich możliwości, a niekoniecznie trzeba dla sąsiada kupować samochód czy powiększać swój dom. Po prostu żyć szczęśliwie swoim życiem i nie patrzeć, co kto inny myśli o nas, czy my jeździmy do pracy i gdzie mieszkamy. A tymczasem oprocentowanie, stopa federalna idzie cały czas do góry. W tym tygodniu bardzo rzadkie wyznanie szefowej amerykańskiego skarbu, byłej prezes Fedu Janet Yellen, która otwarcie przyznała, że amerykański rząd zaspał, jeśli chodzi o podwyższanie stóp procentowych, wyhamowanie rozgrzanej ekonomii. Powinno stać się to już zeszłego lata, wtedy jak wiadomo ustępująca fala zakażeń COVID-em jak gdyby sprawiła, że straciliśmy kwestię ekonomii z oczu i Fed zdecydował się nie podnosić stóp procentowych, co teraz poskutkowało tym, co nazywamy włączaniem hamulca ręcznego, a więc stopy wywindowane zostaną przewidują ekonomiści, do 7-8%, zanim zaczną doskonale działać, choć niektórzy są już zdania, że najgorsza inflacja za nami. Z rynku nieruchomości z perspektywy mogę Państwa uspokoić wszystkich kupujących nieruchomości. Historycznie średnia w Ameryce oprocentowania pożyczki hipotecznej to właśnie 7%, Łukaszu. Tak, ludzie muszą, po pierwsze, musimy się uspokoić. Najwyższy procent, jaki był w ostatnich 34 latach, jeśli nie ma, to 16,5-17% w latach 80., coś w tym stylu. Oczywiście nie wrócimy do tego, to jest czarny scenariusz i w ogóle wątpię, że coś takiego się przydarzy. Ale oczywiście patrzymy, co robi Federalna Rezerwa, tak? I kontrowersja jest taka, że przyznali się do swojego błędu, tak jak wspomniałeś wcześniej, że zaspali, że w tamtym roku, że ekonomia nie była jeszcze za miętka, żeby po prostu podnosić stopy procentowe, a Europejczycy tutaj już za morzem mówią, żeby podnosić dokładnie o 1,5%. Także w Europie chcą podnosić o 1,5%, w Ameryce są o 0,5% tylko podnosić stopami powoli. Widzimy, to się odbija na naszych oczywiście stopach procentowych, 5,5% widzimy, 6,5%. Prawdopodobnie dojdziemy do 6-6,5% pod koniec tego roku, czyli lata 2006, coś w tym stylu. Oczywiście to też odbije na kartach kredytowych i na naszych personalnych pożyczkach, ale ja myślę, że to po prostu przytemperuje trochę inflację, która w tej chwili jest 8%, 9% galopuje. Oni chcą to zniżyć do 2%. Czy to jest realne? Nie wiem. Zobaczymy pod koniec roku. Poruszyłeś, Łukasz, bardzo ważną kwestię i wszystkim chyba to pytanie się należy. To znaczy, czy to nie jest też tak, że jak to się w Ameryce mówi, self-fulfilling prophecy, że wszyscy nakręcamy się na ten negatyw i w związku z czym no, są nerwowe ruchy, czy to właśnie w odniesieniu do portfela giełdowego, czy nawet jakichś naszych personalnych planów. Tomku, jak ten portfel twój wygląda? A to znaczy tak, na pewno trzeba być mądrym i planować, you gotta plan ahead, tak? Czyli nie czekać do ostatniej chwili, że coś się może nam przydarzy, tylko kreować ewentualnie jakiś plan wyjścia z danej sytuacji i gdzieś swoje pieniążki przerzucać. Także rzeczywiście tu wspomniałeś, żeby nie być za bardzo negatywnym, tylko po prostu wiedzieć, co robić w danym okresie czasu, w zależności od tego, co nam rynek czy ekonomia przynosi. Także ja zawsze powtarzam, jeśli przychodzi jakieś zwolnienie na rynku, jest to zawsze jakaś okazja na zarobienie na czymś innym, także wystarczy tylko się rozejrzeć dookoła. Zawsze jest popyt na coś w danej sytuacji. No i właśnie, w tym duchu tradycyjne moje pytanie do Ciebie, Tomku. Co będziesz obserwował w następnym tygodniu? Na co powinniśmy zwrócić uwagę w najbliższych czasach do emisji kolejnego domatora? No i jak zwykle giełda. No, będę patrzył na raporty firm, które w tej chwili były wypuszczane, także dalej będę studiował, co się dzieje, jakie są przewidywania na następne 2 lata. Tak jak już tu wspominałem, dużo olbrzymich korporacji tnie wszystko, także zobaczymy, jak reszta będzie to też ogarniała. Także giełda, giełda i giełda. Łukasz, Rosso Recruiting, rozumiem, zatrudnianie. Przewidywany jest shift, że po tym zmianie na rynku nieruchomości kolejny shift, czyli zmiana, przyjdzie właśnie na rynek pracy i spodziewane jest, że już w pierwszym kwartale następnego roku przed
urzędami pracy pojawiać się mogą kolejki. Tak, będziemy właśnie patrzyli na specyficznie na małe biznesy, bo większość w tej chwili ludzi, którzy zostały zwolnionych, to zostały zwolnionych z firm, które mają 50 lub mniej pracowników. I to zazwyczaj takie powoduje troszeczkę nerwy w tych większych firmach. Dlatego widzimy, jak te raporty ADP, na przykład payroll, jak są wydawane. Duże firmy patrzą właśnie na te mniejsze firmy, jak ekonomia, bo te mniejsze firmy są dotknięte najbardziej, najszybciej, bo nie mają tyle możliwości dotarcia do rynku, tak jak te większe firmy. Także całkiem możliwe, że zacznie się od mniejszych firm. No i w przyszłym roku, tak jak mówisz, że to się zmieni, że w tej chwili ludzie mogą sobie wybierać, jaką pracę sobie chcą robić, czy z domu, czy nie z domu, czy hybrydowo. Ale no, w przyszłym roku już będziemy widzieć z powrotem prawdopodobnie, że pracodawcy znowu zaczną dyktować nam warunki. Co to znaczy? To znaczy, że prawdopodobnie wracamy do ofisu na innych warunkach niż jesteśmy teraz przygotowani. I o tym wszystkim oczywiście odpowiadać będziemy Państwo na antenie Domatora. Domator przy współpracy z portalem Ameryka po polsku. Także subskrybujcie, lajkujcie, my się widzimy i słyszymy za kolejne 2 tygodnie. Tomasz Tarkowski, Prime Credit Advisors, Luke Majkut, Rosso Recruiting i Sergiusz Zgrzebski, Keller Williams, Premier Properties. Miłego, spokojnego tygodnia i do zobaczenia w następnym odcinku.